Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Kolejne zwycięstwo tej wiosny odnieśli w rozgrywkach wielkopolskiej klasy A piłkarze LKS-u Jankowy 1968. W sobotnie popołudnie pokonali na własnym obiekcie LZS Godziesze 4-0. To już szósta wygrana w tej rundzie Jankowian i czwarty mecz rzędu bez straconej bramki. Tym razem rywale nie potrafili strzelić nawet z rzutu karnego, a na przeszkodzie stanął bramkarz Piotr Ochnio. Mamy teraz właśnie 4 mecze pod rząd na 0, więc to co brakowało nam w tamtej rundzie, to teraz wychodzi. Gramy bardzo dobrze w obronie, trochę mało skutecznie w ataku, ale i tak jest wysoki wynik kolejny. Mamy dużo bramek strzelonych w tej rundzie. Ciężkie mecze jeszcze nas czekają, trzeba wygrać wszystko i zobaczymy co będzie. Ale fajnie gra się kolejny mecz na 0 z tyłu, bo to tak podbudowuje trochę, zwłaszcza bramkarza. Tak. Dzisiaj miałem jedną okazję, żeby się wykazać. Tydzień temu praktycznie też jedną. Bardzo dobrze kryjemy, gramy w obronie i przesuwamy. To jest najważniejsze w tej lidze, żeby grać na 0, a wiadomo, że jak gramy na 0, to coś wygramy. Trzeba przyznać, że zawodnicy trenera Przemysława Zająca grają wiosną niesamowicie skutecznie zarówno w ofensywie, jak i w obronie. Praktycznie w każdym meczu nie dają rywalom zbyt wielu argumentów. Ta runda, no na razie to wszystko idzie tak dobrze. No, solidnie trenujemy, solidnie pracujemy nad taktyką. No i gdzieś tam w poprzednim wywiadzie powiedziałem o straconych bramkach. No i teraz jakby się nie cieszyć z tego, że Piotrek już nie wpuścił od 4 meczy bramki, tak? Czyli od 4 meczy gramy na 0 i tak naprawdę jest to gdzieś tam moja filozofia gry, żeby nie tracić bramek, a z przodu się strzeli, a jak się nie strzeli, to meczu się nie przegra. Nawiązując już, tak jak wspomniałeś do poprzedniej naszej rozmowy, mówiłeś, że awans robi się w maju i czerwcu. Mamy maj, więc Jankowy zrobią awans? Trudne pytanie. No. Może jakbyśmy jakiś mecz przełożyli z końca na środek tygodnia, może by tak było. Natomiast zostało jeszcze 7 meczy, czyli jesteśmy na półmetku. Za tydzień będzie półmetek. Teraz czekają nas 2 bardzo trudne mecze i myślę, że na to pytanie będę w stanie odpowiedzieć po tych 2 najbliższych meczach. Hat-trickiem w sobotnim meczu popisał się Wadim Tarnawski. Jedno trafienie dołożył Beniamin Trzepacz. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.